Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Dzisiaj Jezus odsłania nam tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Bóg nie jest samotnikiem, pozbawionym jakichkolwiek relacji. Bóg nie tylko jest zdolny do nawiązywania relacji z innymi osobami, On sam jest relacją. Jeden Bóg, bo jedna jest boska natura, wspólna trzem osobom, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Trzy odrębne osoby, a jednak tak mocno zjednoczone, że tam, gdzie działa Ojciec, tam działa również Syn Boży i Duch Święty. Gdyby Bóg nie był Trójcą, to nie mógłby być miłością. Bóg, w którego wierzą chrześcijanie, który objawia się światu na kartach Pisma Świętego, jest miłością. Bóg nie tylko kocha, ale ze swojej natury jest miłością. Miłość jest naturą Boga. A jeśli tak, to koniecznym jest, aby Bóg nie był jednoosobowy, ale aby był komunią, wspólnotą. Miłość jest relacją, która nie zamyka się w sobie, ale zawsze otwiera się na innych. I to jest dobra nowina na dziś. Trójjedyny Bóg jest otwarty na każdego z nas, na każdego człowieka. On pragnie naszego szczęścia i dlatego zaprasza nas do wspólnoty z sobą. Bóg chce, aby każdy z nas stał się częścią tej wspólnoty miłujących się osób. Szczęściem prawdziwym jest dawanie siebie, dawanie życia. Bóg stał się darem dla każdego z nas. Nie gardźmy tym darem, ale przyjmijmy go z wdzięcznością i stawajmy się sami darem dla innych. Tego dziś uczy nas Bóg.